porady na rozmowę o pracę. Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie, żo. Ja się strasznie nie znam na rozmowach o pracę. Cześć, jestem Kasia! I powiem wam, że cały proces rekrutacyjny jest dla mnie strasznie dziwny. Jest jakby bardzo dużo porad, przynajmniej mi się na TikToku wyświetla, strasznie dużo porad, jak odbyć rozmowę rekrutacyjną, co powiedzieć, żeby dobrze wypaść. Ale ja mam takie, kurwa, dlaczego masz kłamać w każdym możliwym aspekcie tej rozmowy kwalifikacyjnej? Na koniec okaże się, że dobrze nakłamałeś wszystko i dostaniesz tą pracę. I potem się okaże, że totalnie nie pasujesz do tej pracy. Więc ja bym chyba była sobą. Chyba, że bardzo ci zależy na pracy, no to nakłam tak, jak pasuje rekruterowi. Ale dla mnie to jest dziwne. Opowiesz nam dowcip? Żart. Nie mogłem się doczekać, kiedy to powiesz. Padnij kiedyś do mnie, mam nowego psa, a nie pogryzie mnie. Właśnie chciałem to sprawdzić. Nie rozumiem. Jeszcze jeden. Może wystarczy tych żartów, żeby wam baczków nie urwało. A ja w ogóle po Wigilii przyszli do mojego brata znajomi, no nie? My mamy taki garaż, w którym ja kiedyś robiłam imprezki, moja siostra robiła imprezki, teraz Maciek sobie tam robi posiadówki z kolegami. Maciek mówi, no przyjdźcie tam do nas, później posiedzicie z nami na chwilę. I ja tak przychodzę, siedzę sobie z nimi, tam sobie gadamy i nagle leci Young Multi. I ja poczułam jakiś taki dziwny dyskomfort słuchania Multiego podczas garażowej imprezy. I ja mówię tak, ej, wy tego słuchacie? A oni, no Multi zajebisty jest ten, coś tam, uwielbiam jak, a jego nowa płyta, coś tam, moje takie. O, pierwszy raz spotkałam ludzi, którzy słuchają Multiego. Mam takie, o kurwa, ja tylko kojarzę plecak pełen cashu wypełniony aż po brzegi. A oni tam normalnie tam słuchają wszystkiego i w ogóle. I ja się przyznam szczerze, ja znam się z Multi, mieliśmy tą sesję razem i w ogóle, ale tak szczerze powiedziawszy, w mojej bańce muzycznej nigdy nie słuchałam jego płyty, żadnej, oprócz tej jednej piosenki. Nie wiem jak to się stało, nigdy nie przesłuchałam jego żadnej płyty. I tak dziwnie było. I im było dziwnie, bo oni wiedzą, że ja go znam i mi było dziwnie, bo oni słuchają jego, a ja go znam i tak jakoś wszyscy siedzieliśmy i było tak dziwnie. Nie wiem jak wam to opisać inaczej, ale po prostu tak, ja siedziałam skonsternowana i oni troszeczkę też. Lekcja fizyki z Shini. Ciekawe, czy to boli. Jakiego koloru był koc? Wykaż się wiedzą widzu. A. Czerwony, B. Fioletowy, C. Jaki k***wa koc? D. Niebieski. Jaki koc? A był jakiś koc? Nie widziałam żadnego koca. Druga sprawa ze strony Tuska to obrona funduszu kościelnego i stwierdzenie, że on jednak zostanie, no bo tam przecież są pieniądze dla zakonnic na emeryturę i w sumie to nie robisz takiej różnicy, bo i tak musielibyśmy zapewnić tym ludziom pieniądze, no bo ZUS, więc w sumie to tutaj jakby spoko. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, my jako podatnicy płacimy kupę siana i oni w projekcie budżetu decydują, jak to siano wydać. I oni decydują, że dadzą kościołowi ileś tam milionów, 250 milionów złotych, tak? Na co? Bo nie wiem jak wy, ale ja, chodząc do mojego kościoła na wsi, byłam uczona, że daje się na składkę, żeby kościół miał się z czego utrzymać. Czyli ja przychodzę i daję 5 złotych albo dyszku, żeby kościół miał na rachunki, żeby było na wino mszalne i na naprawę dachu. Czyli te 250 milionów idzie na ZUS i na składki emerytalne. W większości, jeżeli rozumiem. I zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo mnie nikt nie płaci za ZUS. Rozumiecie, że ja od tego, co zarobię, muszę zapłacić za ZUS. Dlaczego? Komuś płacą za ZUS i składkę emerytalną i emerytury, a mnie nie. Dlaczego? Dlaczego? ZUS mam stały, ja stale płacę chyba 1470 coś ZUS-u. I ja płacę ten ZUS i tam jest ta składka zdrowotna i tam wszystkie te inne rzeczy. I oprócz tego jeszcze płacę podatek od tego, co zarobiłam, w postaci 8 bądź 15% mojego przychodu. I jeszcze płacę VAT, czyli do wszystkiego, co ja zarabiam, doliczam 23%, po to, żeby komuś oddać te 23%, czego kurwa dalej do dziś nie rozumiem, jak ten VAT działa, bo wydaje mi się, że to strasznie bez sensu. Powiedzmy, że zarobiłam 1000 zł, to się wystawiam komuś fakturę na 1000 zł, to wystawiam tak naprawdę na 1230, tak? Z czego te 230 później oddaję. Komu? Po co? Czemu? My? Dajcie nam pieniądze, dajcie nam pieniądze. Kurwa, bez sensu, to jest tak strasznie. Na ja jestem tym pośrednikiem. Załóż spółkę, nie będziesz musiała płacić ZUS-u. Stary, ja ci mówię, ten ZUS mnie nie boli. Ja tego ZUS-u płacę 1400 zł, to jest naprawdę nic. Ja podatku płacę po 20, 30, 40, a czasami 50 tysięcy. W sensie licząc i podatek, i ten VAT, który z jakiegoś powodu płacę cały czas. I co wy na to, wstyd wam, że jesteście biedni? VAT możesz sobie przecież odliczyć. Ale ja
kurwa nic nie kupuję, z czego ja mam odliczyć VAT? Tak, jestem na ryczałcie, nie robię kosztów. Mogę sobie paliwa VAT odliczyć, ale to jest drożej by mnie to wyszło wysyłanie kwitów do księgowych, bo ja mam także za 300 mam chyba tam ileś tam umów, ileś faktur mogę wysłać i za każde przekroczenie tej liczby tam płacę 40-50 zł, więc drożej by mi wyszło wysyłanie tych faktur niż to, co bym sobie z tego VAT-u mogła odliczyć. Bierz sobie auto na firmę co 5 lat. I gdzie mam kurwa te auta trzymać? Nie wiem, mam sobie pierdyknąć garaż na polu i sobie trzymać 17 samochodów? Bo chuj mi, ale ja sobie już kompa odliczyłam, cały mój sprzęt sobie odliczyłam w pierwszym roku mojej działalności. Leasing kupujesz nowe, oddajesz stare. Michał, ale po co? Ja nie tworzę kosztów, jestem na ryczałcie i jedyne co mogę odliczyć to VAT. Więc nie opłaca mi się wypierać moich pieniędzy na coś, co mogę sobie dodatkowo odliczyć. Nie traktuję VAT-u jako pieniądze, które posiadam, tylko dziwi mnie, że jeżeli wystawiam fakturę na 1000 zł, to nie mogę jej wystawiać na 1000 zł, tylko muszę na 1230, żeby komuś te 230 oddać. To jest bez sensu. Nie umiesz kombinować, co z ciebie za pola? Taki, który w wieku 25 lat ma 2 mieszkania. Nie zapominaj o tym, kombinatorze. I nie jest ścigany przez urząd skarbowy. Nie jeszcze, nie jeszcze. Ja jestem z urzędem skarbowym na ty. Znam się z panią z urzędu skarbowego mojego. Ona często do mnie dzwoni, ona już mówi do mnie: pani Kasiu, witam. Dzwonię, ponieważ zapomniała pani zapłacić VAT-u w tym miesiącu. A ja mówię: o, dziękuję pani, już płacę. Czyli się znacie? No już tak, bo już parę razy do mnie musiała dzwonić. Najgorzej jest, jak ona do mnie dzwoni przy picie. Przy ostatnim picie, jak się rozliczałam, od kwietnia do mnie dzwoniła i chyba doszliśmy do porozumienia dopiero we wrześniu. To było straszne. Od kiedy trzeba wejść na VAT? Od momentu, kiedy w skali roku przekroczysz zarobek 200 tysięcy złotych. Jeżeli założyłeś działalność nie od początku roku, tylko w trakcie roku, to jeżeli przekroczysz 1/12 tego, 16 tysięcy musisz zarobić w miesiącu, żeby przekroczyć. I ja niestety miałam tak, że w drugim miesiącu mojej działalności miałam jakiś jeden duży deal, który był na 17 tysięcy. W sensie cały miesiąc zamknęłam, mając 17 tysięcy. Założyłam, we wrześniu założyłam działalność i w październiku miałam 17 tysięcy przychodu. I co? No i gówno, musiałam cofać wszystkie faktury, wystawiać je jeszcze raz, bo stałam się VAT-owcem, więc musiałam poprawiać wszystkie faktury, które wystawiłam. Musiałam tu wszystko odkręcać, naprawiać, co płacić ten VAT. A jeszcze wtedy nie ogarniałam faktur. Teraz już lepiej sobie radzę z fakturami, ale wtedy totalnie nie ogarniałam faktur. Musiałam tam jakieś... hermeszer robić. Chciałbym mieć takie problemy? Oj, no wiem, jak to brzmi. O, problemy, bo za dużo zarabiam. No, to tak... Ja wiem, ja wiem. Nie szukasz może sekretarki? Wiesz co, powoli się zastanawiam nad zatrudnieniem sobie asystentki. To prawda. Ale to jest kurwa... Ja nie wiem, czy znajdzie się gdzieś kiedyś taka osoba, która ogarnie moje życie do kupy. Tak, żeby po 2 miesiącach nie poszła do jakiegoś jadryka gdzieś, bo... A sekretarza? A asystentek może być? Może być. Ale nie wiem, nie znam. Prędzej znam ogarnięte i takie terminowe dziewczyny niż facetów. Nie poznałam jeszcze nigdy takiego faceta, który byłby taki terminowy, zorganizowany dobrze. Nie znam, po prostu nie znam. To nie jest seksizm, to jest moje doświadczenie. Nie znam takiego faceta. Miałam taką przyjaciółkę w liceum, która miała każdy zeszyt i każdy flamaster, do każde do wszystkiego. Karteczkę miała przypiętą, do wszystkiego karteczki zaklejała. Wszędzie notateczki pięknie prowadziła, kalendarzyki miała, wszystko miała. Nie, jakbym prowadziła rekrutację, to bym się nie ograniczała tylko do kobiet. Ale po prostu z doświadczenia mówię, że nie poznałam nigdy takiego faceta, który był równie zorganizowany i taki po prostu. Czym musiałaby się zajmować asystentka? To znaczy, w czym konkretnym potrzebujesz pomocy oprócz pilnowania terminów? Zrobieniem wszystkich rzeczy, na które ja nie mam czasu, a są na tyle proste, że wydaje mi się, że ktoś inny mógłby je zrobić. Na przykład, mój asystentek albo asystentka pakowałaby właśnie wszystkie prezenty dla widzów, które miałam wysłać na święta. Asystentka robiłaby, albo asystentek robiłby mi zakupy, na które ja bym nie miała czasu. Asystentek by mi przypominał, że mam spotkanie i woziłby mnie na przykład na spotkania, żebym ja z tyłu mogła siedzieć i pracować. I jakbym potrzebowała coś ogarniać, to by mi pomagał, na przykład jeździłby i kupował takie rzeczy. Opisujesz rolę mamy? To potrzebuję mamy! Jedno wielkie XD. Ja przecież nie zatrudniam do tego nikogo na razie. A jakby ktoś szył za mnie koce, to już w ogóle to jest jakąś premię świąteczną. O, premię świąteczną muszę Czortowi wysłać. Muszę wam coś powiedzieć. Nie chciałem tego wyciągać, ale... Kasia jest jednak git szefową. Wysłała mi drugą wypłatę w premii świątecznej. Za co? Za to, że ze mną wytrzymuje. Posprzątać też graty w mieszkaniu, zrobić ci 2 razy więcej miejsca pomimo rzeczy Remka. Ja strasznie nie chciałabym, żeby ktoś mi sprzątał w mieszkaniu. O ile wiem, że tu by się przydało posprzątać. Jak ktoś by miał przyjść do mnie i posprzątać, to ja bym musiała posprzątać przed czyimś przyjściem, więc to by się miało
celem. Ile byś płaciła na takim wymyślnym stanowisku, co ja sobie właśnie wymyśliłam? Czy ktoś by mi pomagał ze wszystkim, co mam robić i robiłby za mnie rzeczy, których mi się nie chce? Myślę, że tak na spokojnie, piątkę na rękę. Myślę, że to nie jest jakby zbyt wymagające stanowisko. Kasia, daj mi radę, jak zarabiać pieniądze już od młodego. Stary, jest taka strona. Ostatnio się o niej dowiedziałam, bo prawdopodobnie ITM będzie z nią współpracował. Strona się nazywa Take Drop. Tam sobie tworzysz sklep internetowy, na którym możesz sobie założyć sklep z jakby z dropshippingiem i sobie patrzysz, co jest trendem. Zamawiasz sobie te rzeczy, które są trendem i sobie robisz sklepik i sobie sprzedajesz rzeczy. Dropshipping? No tak! Stary, dropshipping to nie jest kurwa nic złego. Wam się dropshipping prawdopodobnie negatywnie kojarzy, ale dropshipping to jest normalna metoda przewozu i sprzedaży rzeczy. Wam się kojarzy ze skamem, ale dlatego, że ludzie wam mówią, to jest ręcznie wykonana bombka, kosztuje 200 zł i jest tutaj ręcznie malowana, ten Mikołaj jest ze 4 zł, tylko że nie widać. A tak naprawdę zamówili to z AliExpress za 3 zł. Ale jeżeli ktoś to zamówił, sprowadził, opłacił cło i tak dalej i wszystko, oferuje ci taką bombkę za 5 złotych, a kupił ją za 2, to jest kurwa handel. To jest normalne. Rozumiecie? Dlatego wam się to kojarzy ze skamem, bo ludzie wciskali wam rzeczy z dropshippingu jako nie rzeczy z dropshippingu. Dropshipping to jest po prostu pośrednictwo. Tak, dropshipping się kojarzy z takim chińskim badziewiem, z oszustwem, ze skamem, ale to nie jest nic złego. O ile ktoś jest szczery w tym, co robi i wiecie, nie próbuje was oszukać. Na przykład mi się marzy, działam takie grzybki, co świecą w nocy takimi kolorkami i puszczają ci takie kropelki, żeby emitować deszcz. Ja bym chciała coś takiego, ale tego nie ma. Właśnie trzeba to zamówić z jakiegoś AliExpress albo czegoś. Ja kiedyś zamówiłam z takiego AliExpress kapcie rekinki i zamówiłam je rok temu i ich nigdy nie zobaczyłam, a zapłaciłam. I nie mam kapci rekinków. Próbuję znaleźć to i wpisałam grzyb, który świeci i lecą krople. To nie ten. Nie wiem, jak to znaleźć. No wiem, że na TikToku jest tego masa! O to mi chodzi, o to, to. Takie coś. I to za tak kapie i robi plum, 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 plum. Ile kurwa? 299? Na pewno mogę to kupić za 5 zł. Przecież to jakieś gówno jest za 5 zł, no. O, no mówię, że to za 5 zł jest. Tylko 61. I tu wam wytłumaczę jeszcze raz dropshipping. Widzimy, że wysyłka jest za 60 zł, a to kosztuje 8. Bez sensu. A wy też byście chcieli takiego grzybka. Więc umawiamy się, że ja zamówię 100 takich grzybków i zapłacę jednorazowo cenę tej dużej wysyłki i wam sprzedam za na przykład 13 zł, żeby mi się ta wysyłka zwróciła. Rozumiesz? Zostań dropshipperem grzybowych nawilżaczy powietrza? Mhm. Bardzo długo Julia Żuga i Shio czekali, żeby się zaręczyć. Czas... Ale pokaż Julia komentarz żugajek, proszę. To niektóre żugajki zdecydowały się wyrazić swoje oburzenie za istnienie. To trochę nie fair, że na jednym koncercie się zaręczają, a na drugim nie. Imo powinni powtórzyć to na kolejnym, żeby innym żugajkom nie było przykro. Bo tutaj dobrze byłoby pomyśleć o być może zwrocie pieniędzy za bilety. Nie. Turne powrotne z samym oświadczeniem się jako dodatek. Żeby wrócili tam, gdzie byli już i się tam nie oświadczyli, żeby tylko się przy nich oświadczyli. Słucham? No Peter, rozumiesz, że gdybym jeździła po mediamarktach i w jednym mediamarkcie tylko oświadczyłby mi się Remek, no to muszę jechać po reszcie mediamarktów i żeby Remek ponownie mi się oświadczał na każdym. Bo inaczej ludzie z tego mediamarktu byliby pokrzywdzeni, bo by nie zobaczyli zaręczyn w mediamarkcie. No, albo zaręczasz się już na wszystkich, albo na żadnym. Taka jest logika. Boże, ale ja jestem dzisiaj piękna. To sprawa jest oczywista. Takie lekko pofalowane włoski, ta sałatka jarzynowa. Wam mi służy. No co wywalone ego? Trzeba doceniać takie dni, kiedy stajesz przed lustrem i mówisz tak, jesteś zajebista. I ja dzisiaj doceniam ten dzień, tylko moim lustrem jest moja kamera, więc dlatego robię to do was. Kasiu, ty zawsze jesteś piękna, ale nie zawsze się tak czuję. A teraz się tak czuję. Czuję się najpiękniejsza na świecie. Nie możesz mówić, że czujesz się piękna, bo inni, którzy czują się pięknie, mogą to bo innych, którzy nie czują się piękni, może to urazić i to nie jest fair dla nich. No to trudno. Uwielbiam, jak piszesz coś śmiesznego, nie umiesz tego przeczytać. Ja uwielbiam, jak piszesz coś śmiesznego i nie dasz kurwa spacji, więc nie jestem w stanie przeczytać i nie zrozumiałem sensu tego, co piszesz. Było sporo literówek, na przykład ktoś zjadł literkę. 2 hours later. Łyy nie ma. Okej, długo mi to zajęło, bo ja już widziałam wcześniej tego screena i ja nie znalazłam błędu. I ja to widziałam na Twitterze, że to Mencen sam opublikował. No, TVP musicie się jeszcze dużo nauczyć. I ja tak patrzę na to i patrzę, mówię, kurwa, wszystko w
porządku, ja nie wiem, o co mu chodzi. No, a jak są tu jeszcze jakieś dzieci bez domu? Może mniej o dzieciach. A. Nie. Nie. Za wcześnie. Nie wiem, co obierał, ale połowę tego to k***a wyrzucił ze skórką.